To nic nie kosztuje. To nie boli. Trwa tylko chwilę. Zrobiłam to przy okazji. Wystarczy jedna wizyta. Pomyśl o sobie. Badam się, więc mam pewność. Bezpłatne badania mammograficzne co 2 lata dla kobiet w wieku od 50 do 69 lat. Nieubłaganie nadszedł koniec wakacji i puste mury szkoły wypełnił gwar dzieci. Niektóre były wesołe, inne nie ukrywały niezadowolenia, ale wszystkie były zgodne. 2 miesiące wolnego to zdecydowanie za mało. Z kamerą odwiedziliśmy szkołę podstawową numer 12, największą podstawówkę w Otwocku. Tak, jesteśmy przygotowani. W tym roku mamy więcej oddziałów, ponieważ przyjęliśmy dodatkowo 2 zerówki ze szkoły numer 1, ponieważ tam jest wykonywany remont, budowa w zasadzie. Jest nas dużo, ale jesteśmy już zorganizowani, przygotowani, na dzisiaj działamy. Czyli ile dzieciaczków debiutuje w murach 12 w tym roku? Ponad 900 osób. Powitanie pierwszoklasistów jest zawsze zadaniem bardzo ważnym. Po części oficjalnej był zatem czas na zabawę z bańkami mydlanymi. Pierwszakom pierwszy dzień w szkole chyba się spodoba. No to powiedz mi, jak Ci się podoba pierwszy dzień? Podoba. Ale nie wynudziłeś się, bo widziałam w innej klasie dzieci dużo ziewały w czasie, jak Pani opowiadała, co będzie w klasie się działo. Pani jest miła. A masz jakieś koleżanki, czy wszystkie nowo poznane? W przedszkole jeszcze jakieś? Jest jedna. Czyli zawsze tak trochę raźniej, jak sądzę, prawda? Jak się kogoś zna? A powiedz mi, kto jest Twoim wychowawcą? Pamiętasz? Pani Kasia. Pani Kasia. I co, myślisz, że w szkole będzie dobra zabawa, czy raczej ciężka praca i nudno, jak myślisz? Fajnie. 2 września, w dniu rozpoczęcia roku szkolnego, otwarto także nowe światła przy 12. To jedna z inwestycji mająca zwiększyć bezpieczeństwo dzieci. Wszędzie tam, gdzie one są niezbędne, staramy się realizować dla poprawy bezpieczeństwa dzieci nie tylko w szkole, ale i na zewnątrz. Bo tu trzeba zaznaczyć, że to, co jest w szkole i na terenie szkoły, no powiedzmy sobie, że mamy w pewnym sensie opanowane, aczkolwiek wszędzie są potrzeby. I realizujemy również sprawy na zewnątrz, chociażby nawet światła tu przy 12, światła przy 1, ulica Zygmunta. To są wszystko rzeczy związane z poprawą bezpieczeństwa naszych dzieciaków w ich drodze do szkoły i do domu, aby spokojnie mogły poddać się programowi nauczania. Poprzedni rok i ten rok szkolny pracujemy nad poprawą bezpieczeństwa w szkole. Jest to dla nas bardzo ważne. To jest kolejny wniosek, który jest realizowany przez Urząd Miasta, przez nasze władze i z tego się bardzo cieszę, bo wcześniej na wniosek Rady Rodziców i Pracowników było wykonane rondo, zbudowane. W tej chwili uruchomione światła, które zdecydowanie poprawiają bezpieczeństwo uczniów. Także jesteśmy bardzo zadowoleni.